Siemano, witajcie w dzisiejszym filmiku na temat tego dojca, który niedawno był trupem, a teraz jeździ. Słuchajcie, na szybko, żeby pokazać wam skalę wielkości. Podjechałem Majorkiem i zobaczcie, o ile Dojc jest większy od tego Majora, nawet same koła. Patrzcie, tu takie kółko, tu już jest koło. A może w ten sposób będzie to lepiej widać, że ten to jest bydlak w porównaniu do Majorka. No Dojc waży już około 3 ton, o taki. Major waży 2400. No, ciężko powiedzieć, czy to z jakimiś tam obciążnikami, bez obciążników i tak dalej, i tak dalej. Jak one na długość. No mniej więcej jest w sumie na długość. Podobne są. No Dojc jest trochę dłuższy. Słuchajcie, ja tego Dojcza pokompletowałem z tych części, które miałem, więc całkiem sporo udało mi się tutaj uzyskać. Lampy kupiłem, lampy 60 parę złotych, nowe. Jeszcze nie podłączyłem, ponieważ elektryka tutaj to w ogóle nie żyje, ale to wszystko, na wszystko jest czas. Słuchajcie, maskę, aha, dobra, widzicie? Zapominam się. Takie durne rozwiązanie, że trzeba tłumik wyjąć, żeby maskę otworzyć, ale niektóre traktory po prostu tak mają. Pokompletowałem te blachę, zamontowałem, ponieważ to było wszystko zdjęte, zresztą tak jak widzieliście. Filtra powietrza niestety nie mam tego środka. Tutaj, jeśli chodzi o akumulator, to pod akumulatorem jest taki obciążnik. Kurde, to jest mega ciężki, mega kawał żelaza, on był wyjęty. W sumie nie wiem po co, chyba ktoś próbował już rozebrać ten traktor wcześniej. W każdym razie tu powinna być jeszcze taka ramka. Ja ją mam, ale ona jest bardzo mocno skorodowana i po prostu nie zakładałem jej, bo bez sensu, trzeba najwyżej wyspawać coś nowego. I tu powinny być jeszcze takie uszki, takie chapki, haczyki, żeby do tej klamry tutaj zamykać maskę. Tutaj klamra jest kompletna, tutaj niestety klamra niekompletna, jest urwana ta część do zaczepiania. Co zrobiłem? Wymieniłem łożyska w wentylatorze, bo już huczały niemiłosiernie. Zamontowałem nowy paseczek, także tu się kręci to. Alternator również zamontowałem. I słuchajcie, co tutaj z tym silnikiem, zapytacie? Pamiętacie ostatni filmik, jak rozebrałem go i tuleje cylindrowe, tłoki, pierścienie, to wszystko stało dęba? Słuchajcie, co ja tutaj zrobiłem? Mordeczki. Tutaj będzie to bardzo, będzie bardzo kontrowersyjne, ponieważ będziecie mówić, że profesor zdrutował, profesor tak nie powinien robić. Użyłem ręcznej honowniczki. Przeleciałem te cylindry honownicą na maksa po prostu. Oczyściłem je z rdzy. Kupiłem tylko nowe pierścienie, komplet nowych pierścieni do tego silnika. To jest 200 zł i w taki sposób to złożyłem. Nie poszła żadna nowa część, oprócz jednego zaworu, ponieważ po złożeniu silnika jakby na tych nowych pierścieniach i po wyhonowanych cylindrach był przedmuch na jednej głowicy, po prostu zawór był już ekstremalnie zużyty. Ja pokazałem tylko nagranie Łukaszowi, Łukasz od razu mówi, dawaj to mnie przywoź głowicę. Ja mu przywiozłem głowicę, no to zabieg trwał 15 minut, wstawił mi nowy zawór, wyfrezował gniazdo i jest ok, pali ze strzała, tak jak widzieliście, zimny, chodzi, jak się nagrzeje, to w ogóle nie dymi. Z wtryskami nic nie robiłem, pompa to tak jak mówiłem, Janek ze Szlifmotu mi zrobił i co, i maszyna chodzi. Dlaczego zrobiłem taki druciarski remont, teraz zapytacie, co nie, bo to trzeba wyjaśnić. Dlatego, że stan tego traktora kompletnie nieznany. On przyjechał do mnie zdekompletowany, niedziałający, więc tak naprawdę to wszystko na granicy oddania na złom się dzieje. Więc nie chciałem inwestować. No musiałbym, żeby to zrobić po Bożemu, żeby zrobić to tak ładnie, tak jakbym chciał, no to najlepiej trzeba było rozebrać cały silnik, co nie? A przynajmniej kupić nowe cylindry
tłoki tam były ładne, to przynajmniej nowe cylindry i ładnie zrobić wszystkie głowice, jeszcze dać wtryskiwacze, no to wiadomo, to już w tysiącach złotych by szło, a tak koszt naprawy tego traktora 200 zł, komplet pierścieni tylko, żadna nowa uszczelka nie poszła, nic, wszystko poszło stare i chodzi. No teraz pokupowałem już, jak zobaczyłem, że on działa, zobaczyłem, że jest w pełni sprawne, cała reszta, o czym zaraz opowiem, no to zacząłem doinwestowywać, jakieś gumeczki pokupowałem, jeszcze nie pozakładałem do końca. No tak jak wspomniałem, zrobiłem tę dmuchawę, zrobiłem pasek, żeby to działało. I co? I kurde, powiem wam, bardzo ciekawy to jest traktorek. Kocie, co ty tu robisz? Mordo, ja tu filmik nagrywam, to telewizja jest. A ty tu chodzisz do silnika? Mordziaty. Mordziaty. Ty myślisz, że tutaj widzowie to co? Jaki atencjusz. Jakie parcie na szkło, patrzcie, ma. Skubany, świeci odbycikiem. Ten kot lubi traktory, bo coraz do domu jak przychodzi, to smarami śmierdzi, więc wpycha się pewnie gdzieś tam w te silniki, skrzynie biegów, inne takie. O, już tutaj. Już pcha się. Pcha się, bo ciepło. Ciepło, świeżo odpalone silniki, ciepełko. W sumie powiem szczerze, nie wiem kto był pierwszy z tą modułową konstrukcją takiego silnika chłodzonego powietrzem, ale to Porsche w latach 50. już też wpadło na ten pomysł, żeby po prostu tworzyć silniki 1, 2, 3, 4, 6-cylindrowe na bazie takich samych elementów, czyli zespołów głowica, cylinder, tłok, korbowód. Macie to wszystko, taki jeden moduł. I to jest wszystko wymienne. Są różne silniki, różnią się po prostu blokiem, wałem korbowym, ale ta cała reszta jest ta sama. Co to znaczy? No to dużo taniej się produkuje wtedy, no bo produkujesz sobie jeden rodzaj tłoka, jeden rodzaj cylindra, jeden rodzaj tej rurki, a silników masz pełną gamę i po prostu są to elementy wymienne. Bardzo fajna sprawa. No to te stare Porszaki, tak jak ja mam tego Porsche Juniora, no to również były wersje właśnie 2, 3, 4 cylindrowej, różniło się to po prostu, różniło się to blokiem, wałem korbowym, a to były dokładane jak kanapki. No wiadomo, jeszcze takie drobne tam różnice, jak wiadomo, większa dmuchawa do większej ilości, no inna pompa wtryskowa, czy też inne sekcje, ale generalnie to bardzo fajna, rozsądna, wydaje mi się, rozsądny sposób na produkowanie takich maszyn. Tu jeszcze, zobaczcie, nie wspomniałem wam o tym, kolektor. Tamten kolektor to w ogóle był jakiś ulep, nie wiadomo z czego. Kolektor 500 zł, no to fakt, to musiałem kupić kolektor. Znaczy musiałem, nie musiałem, on by pracował bez tego kolektora, ale już jak zobaczyłem, że on pali, no to uznałem, że doinwestuję jeszcze w ten kolektor, więc kupiłem kolektor. Kupiłem tę rurę tłumika, ona też jest nowa. Rura tłumika 200 zł, kolektor 500. Tłumik to na razie mam taki stary, jakiś z Lanosa, aluminiowy, wziąłem tylko po to, żeby mi spaliny na twarz nie leciały w momencie, jak sobie jeżdżę gdzieś tam po polu i go testuję. Wszystko, zobaczcie, jeszcze zapećkane, zasmarkane, ponieważ to świeżo złożone. Ja go najpierw to paliłem w ogóle ze zdjętymi pokrywkami, więc tutaj troszeczkę go pozalewało. Zmieniłem olej w silniku, ponieważ olej w silniku to tutaj zawierał pół na pół wody. I tak naprawdę jeszcze ten olej, mimo że już go raz zmieniłem i to tak go zlałem dosyć dobrze, bo on stał całą noc i ściekał, to nadal jest taki, nadal jest trochę taki mętny, widzicie? Ale myślę, że już tam nie będę go zmieniał tutaj 100 razy, bez przesady. Tutaj zobaczcie uszczeleczka z rachunku za prąd. No to patrzcie, fajnie wszystko, nic tu nie cieknie. Tutaj dekielek już zakręcony, jakoś tam kąt wtrysku ustawiłem. Tak naprawdę mniej więcej ustawiony jak było. Teraz tak, silnik był nieznany, no to odpalił, chodzi. No to sprawdzanie reszty. Słuchajcie, tu nie było pedałów hamulca,
czy, przepraszam, dźwigni hamulca, więc pozakładałem te dźwignie. Zobaczcie, jaka konstrukcja, to jest mega proste, po prostu bęben, cięgno, żadnej hydrauliki, nic, po prostu rozpierak, dźwignia mechaniczna, żadnej pneumatyki, żadnej hydrauliki, żadnych kombinacji, nic. Hamulec ręczny to po prostu kolejne cięgno na zapadki, takie przekręcane, które tutaj blokuje bębny. Bębny są dwa, na lewe i prawe koło. Tutaj macie dźwignię, blokady mechanizmu różnicowego. Wszystko ultra proste, to od razu tu Wam pokażę. Dwa wyjścia hydrauliczne, to jakby w dwie strony, co nie? Podwójne, nie wiem jak to się nazywa, hydraulika, to nie jest moja dobra strona. Jak to prawidłowo nazwać, czy to są podwójne sekcje, czy że dwustronnie działające, nie wiem. W każdym razie ma takie dwa wyjścia, to wszystko działa, bo jak dasz, to aż silnik przyhamowuje, to chyba pompa jeszcze sprawna. Co tutaj? To są mocowania kabiny, której nie ma. I niestety, no nie mam kabiny, to jest dosyć spory minus tego traktora. Dlatego siedzenie, to tak porzeźbiłem tylko na szybko, żeby po prostu dało się tym traktorem jakoś jeździć, go testować. No ale docelowo fajnie by było jakąś kabinę. Ja szukam, rozglądam się po ogłoszeniach, jakąś kabinę. No najlepiej z Dojca 7206 dorwać i założyć. To byłby fajny wtedy kompletny traktor. Tu wiszą jakieś kabelki, to są jakieś tuningi czyjeś, to tak naprawdę do wywalenia. Świeca płomieniowa, to ona nie żyje. Tutaj z drugiej strony mamy fajne też rzeczy, ponieważ tak, to jest dźwignia sprzęgła, zobaczcie tutaj jest, co jest z takich fajnych feature'ów, słuchajcie, ona jest tutaj na łożyskach igiełkowych, no mega fajne rozwiązanie, nie to co w takim Majorze, gdzie tam jest po prostu tuleja mosiężna i wszystko działa jak w kieracie, tutaj ten pedzie to po prostu, znowu powiedziałem to słowo, przepraszam, tutaj to po prostu jak w masełko, nie, to sprzęgiełko działa. Ciekawostka, zobaczcie, tutaj macie dwie osie widełek. Zobaczcie, ta górna oś odpowiada po prostu sprzęgłu, które jest do jazdy. Natomiast drugie widełki, nie wiem jak to jest w środku rozwiązane, tylko domyślam się. Drugie widełki idą tutaj do takiej wajchy przy kierownicy i to jest napęd WOM-u. Generalnie jak ja to... O tak się to wysprzęgla. Siedząc za kierownicą to dużo lżej chodzi, co nie? Jest wysprzęglone, WOM nie chodzi, czyli nie musimy, nie wiem jak Wam to powiedzieć, jak jest dwustopniowe sprzęgło, to tu trzeba manipulować, a tutaj mamy oddzielnie, tym sobie kontrolujemy jazdę, tym sobie kontrolujemy to, czy maszyna chodzi, czy nie chodzi. Szczerze? Kurde, fajne rozwiązanie. Bardzo fajne, proste, mechaniczne, bez żadnych kombinacji. Ultra, ultra proste. Tu mamy kolejny bęben hamulcowy, tak jak widzicie, czysto mechanicznie to cięgno idzie do, na drugą stronę i to jest hamulec postojowy, czyli hamulec postojowy działa na dwa bębny. Tutaj natomiast mamy ośkę, która idzie tam z dźwigni, która jest z prawej strony, która odpowiada za ten hamulec właśnie lewego koła. Tutaj ta dźwigienka, no to prędkość wałka WOM. Szczerze nie wiem do przodu, do tyłu jakie to są prędkości, w każdym razie działa to, bo zmienia prędkości wałka WOM. Powiem Wam, ciekawe jest poznawanie takich maszyn, z którymi nie miało się nigdy w życiu do czynienia i nie ma pojęcia jak to działa i trzeba się wszystkiego domyślać, uczyć, szukać informacji. Więc po kolei, to jest wiadomo, wałek WOM. Tutaj zaczep transportowy mam, ale jeszcze go nie zaczepiłem, ponieważ to wszystko ciężkie, jak cholera, muszę się z tym kurde siłować. Tu ciekawe rozwiązanie, te wąsy. Domyślam się, że to ma takie zadanie, że jak jest jakaś maszyna podpięta, nie wiem czy to uniosę, nie uniosę, teraz za ciężko, jest jakaś maszyna podpięta, jest podniesione, no to on jakby ogranicza ruch tego ramienia, bo tutaj nawet patrzcie, aż tak trochę wytarte, czyli że jak mamy podniesioną maszynę, to żeby nie majtała się, nie wiem, czy dobrze kminie, może źle, jak coś to mnie poprawcie. Tutaj mamy poziom oleju w plecaczku, czyli hydraulika, podnośnik i podnośnik oraz orbitrol na tym oleju działają, no i ta hydraulika, wyjścia hydrauliczne. Do czego jest ten tutaj taki pokręcacz? Nie wiem, może to jest jakaś mechaniczna blokada uniesienia
tych ramion, podnośnika, nie wiem, nie rozkminiłem jeszcze, trzeba by poczytać gdzieś w jakichś instrukcjach. Tu jest jakaś sprężyna, patrzcie, to jest taka sprężyna, tu jest do górnego mocowania, do górnego cięgna to idzie i tam idzie do rozdzielacza od podnośnika, czyli podejrzewam jakieś tam poziomowanie czy utrzymywanie poziomu maszyny, cholera wie, nie będę was oszukiwał. No i tu się naszukałem tego, myślę, kurde, jak tu podnieść ten podnośnik, no nie chce działać i nie chce działać, gdzie tu szukać. No i w końcu znalazłem, zobaczcie, te dźwigienki, ta dolna, no to ona chodzi, ale z dużym oporem, bo już ją rozruszałem, górna chodzi z mniejszym oporem. To są dźwigienki, które normalnie jak była kabina, to stąd szły takie drugie jeszcze, drugie tyle dźwigienek i takie wajchy tutaj kierowca ma na górze. Ja tego oczywiście nie mam wszystkiego. Nie wiem jak to dokładnie działa, w każdym razie to musi być przekręcone na maksa w lewą stronę, żeby dopiero to poziomowało, podnosiło podnośnik. No i tutaj już działa efekt skali, czyli tak jak w 60, tak jak ustawisz, no to na tyle podnosi się podnośnik i utrzymuje ten poziom. Także te takie małe pierdziawki, to one służą właśnie do sterowania podnośnikiem. No tak jak widzicie, no w takim stanie jak to jest teraz, no to nie da się tego tak naprawdę używać. Potrzebne jest do tego jakieś reszta tych cięgień, reszta tego mechanizmu, żeby to normalnie funkcjonowało. Więc no bez kabiny to ten traktor taki jest niekompletny. No to chyba logiczne. Co tutaj mamy dalej? Tutaj jest olej. Skrzynia biegów, nie przestraszcie się, on jest po prostu spieniony, ale on ogólnie jest bardzo, bardzo czysty, bardzo ładny, podoba mi się, zresztą to chyba wam ostatnio pokazywałem, naprawdę jest spoko. Tutaj mamy Orbitrol, no i z tym Orbitrolem jest jakaś komedia, bo ktoś tu łapy pchał do niego i porozkręcał, skręcił jakoś byle jak, także ta rurka, to mocowanie kierownicy majta się, wydaje mi się, że tak nie powinno być. Także to by trzeba było rozebrać, zrobić z tym porządek, żeby się nie majtało, aczkolwiek działa. No i tutaj z tych rurek hydraulicznych, tu się sączy troszeczkę oraz tam troszeczkę z Orbitrola też się sączy, ale tak poza tym maszyna jest w pełni sprawna. Przejedziemy się teraz, bo tak można chodzić, gadać, ale trzeba się przejechać, pokażę wam jak chodzą biegi, jak on jedzie, jak to wszystko fajnie w nim funkcjonuje. Tu niestety no ta maska tak sobie dynda lata, bo nie mam jeszcze mocowania zrobionego. Zrobimy sobie taki onboard teraz. Kurde, ciężko tu wsiąść. Nie ma kabiny, nie ma jak wsiadać, wam powiem szczerze. O, żebyście mogli sobie zobaczyć. To jest jakaś wiązka, podejrzewam na tył do traktora. No cóż, tutaj przycisk to nic nie działa. To wszystko to nic nie działa. Tutaj są kierunkowskazy, ale oczywiście to też nie działa. To jest gaszenie traktora. To jest ręczny gaz. No nożnego nie ma, ponieważ został zdemontowany. Ale to nie przeze mnie. Tutaj hamulec ręczny. Tak się go zaciąga. Żeby go poluzować, trzeba go obrócić i wepchnąć z powrotem. Hamulce, tu powinny być jeszcze sprężyny, no to muszę cofać ręcznie nogą, ponieważ jeszcze nie mam tej całej reszty. No to wiadomo, blokada mechanizmu, hydraulika, no do podnośnika cięgieł nie mam. Biegi, tu jest całkiem sporo biegów, to jest fajne w nim. To jest jakiś zając, ale taki wychudzony zając. To jest taki zając już, zając szybki. To jest żółw, a to jest wsteczny. Czyli tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery pozycje reduktora i cztery biegi. 4 razy 4, 16 różnych. Tutaj mamy przełożeń do przodu i do tyłu. No 4 mamy do tyłu i 12 mamy do przodu.
Kontrolki to też tutaj działają sobie jak chcą, ale mam wskaźnik poziomu paliwa. Nawet coś pokazuje, tam 5 litrów wlałem już jakiś czas temu i jeszcze jest i jest. Dobra, tu mamy świeca płomień, to dwupozycyjny taki włącznik, to jest świeca płomieniowa i rozrusznik. Nie pozwala się uruchomić na biegu, musi być wyluzowany. No i co? Odruch taki, że ze sprzęgłem. Cyk, zapalił. Rzucamy sobie, zaczynamy od żółwia. Rzucamy sobie, nie wiem, dwójeczkę. Toczy się bardzo wolno. Dobra, Tomierz. Blokadę zobaczymy, czy działa. O, włączyła się. Działa blokada, bo rwie trawę. Działa blokada. Więc dobra. Zobaczymy pozostałe biegi, co to było. Dwójka. O, czwórka. Dobra. Teraz chudy zając teraz. O, już jedziemy trochę szybciej. Szybki zając. O kurde. Cholera, on musi być szybki ten traktor. Nieźle. Ale kierownica chodzi, co? Z jednym paluszkiem. Ale fajne to jest. Majorka. No tu możecie sobie ładnie porównać. Majorka. Majorka do Deutscha. No tu macie ponad 10 lat różnicy. Ponad 10 lat różnicy. No to już jest nowsza generacja traktorów. Bo te Deutsche, które odpowiadają jakby rocznikowo Majorkowi, to są te okrągłe takie. D40, D55, takie okrąglaki, to już jest nowsza generacja. No ale to oba tutaj to są ciężkie traktory. Tak nie widać tej wysokości, bo w Deutschu jakby była kabina, no to na pewno to siedzenie jeszcze byłoby kapkę wyżej. No kabina, no to wiadomo, tutaj wielgachny on byłby taki, jeszcze by mu to dało wyglądu. Natomiast zobaczcie w Fordsonie pozycja kierowcy, jak jest nisko. Spójrzcie na kierownicę, jak są. Dużo niżej jest ta kierownica jednak w Majorku. Ten kierowca tak dosłownie siedzi na moście. No ale też prześwit większy jest. Paradoksalnie koło jest większe w Deutschu, ale średnica felgi jest większa w Majorze. Także po prostu taki profil opony. A jak z prześwitem? Fajny, duży jest prześwit w Deutschu. To uchwyt transportowy pewnie psuje trochę zabawę. Ale też bez tragedii ten uchwyt transportowy. A w Majorku? No w Majorku już nie jest tak różowo. Tu już się zaczynają takie niziny. No to Deutsch ma prześwit dużo większy. No ale Orbitrol widzieliście, kurde, jaki to jest bajer, dosłownie paluszkiem się kręci. Jednym palcem można kręcić, no to jest przeskok. Przeskok kilometrowy. To jest bardzo fajna sprawa. No i to Ursuska też wpada niedługo. Zapytacie, jaki mam plan na tego Deutscha. Prawdę mówiąc, nie mam żadnego planu. Żeby go sprzedawać, też mi się nie pali. Naprawdę fajna maszyna.
poprzeglądałem trochę ogłoszenia, ile takie traktory kosztują, no to naprawdę, powiem wam szczerze, śmieszne pieniądze. Takiego ładnego Deutscha jesteście w stanie kupić za 20 tysięcy. No to co to są za pieniądze? Słuchajcie, jak za taki sprzęt, który jest naprawdę prosty, no zrobił na mnie duże wrażenie, chociaż ja z traktorami, wiecie, nie mam dużego doświadczenia, ale ta prostota konstrukcji tych rozwiązań, solidność niektórych rzeczy, naprawdę jestem pod wrażeniem. Tutaj głowicę, silnik, górę rozbieracie dosłownie w 2 godziny, to możecie w środku pola zrobić sobie remont, nie ma żadnego problemu. Dół wydaje się, że jest pancerny, nie wiem jak tutaj cała reszta, ale tak jak patrzę na budowę tej skrzyni, na te odlewy, zamysły wszystkie konstrukcyjne tutaj, jakie zostały zrobione, no wszystko po prostu na maksa proste, tak żeby służyło, tak żeby się dało łatwo naprawić. Naprawdę jestem pod mega pozytywnym wrażeniem tej maszyny. Jestem zaskoczony, że one mają tak niskie ceny, naprawdę, te traktory. Bo to naprawdę fajny sprzęcik i też z kim nie rozmawiam, no to każdy te Deutschy chwali. Dobra, to wszystko w tym odcineczku. Dzięki za oglądanie i do zobaczyska w innych samochodotraktorkowych vlogach.